Tak samo w Starym Młynie tam, w lesie. To się nazywało Puszmile. Puszmile. Ja tego szukałem, zalew wchłonął, nie ma śladu nawet po tym. Szkoda. Ale był całkiem dobry. Ten młyn i restauracja. Tu był młyn, tu była restauracja. Tam zresztą lekarz chyba mieszkał też, nie? Nie. Nie? To kupił. Ten Mutki, ten duży dom, to aha, jest Mutki. Aha. Ten lekarz. Tak. A on był bardzo zamiłowany gospodarz. Także on miał konie, 3 samochody, bryczkę. A ja z nim jeździłam samochodem. On był bezdzietny. A moja mama nieraz tam pomagała. No jechał samochodem do Świdnicy, to dla mnie był raj. Mówi, chodź, mówi, siadaj, jedz ze mną. Ale zawsze ja idę w Imbramowic, do chorych jeździł, ale mnie zamknął zawsze samochodem, żebym czasem nie poszła gdzieś. No i on miał z boku, teraz mówi dzidek, że mają tam te straże, te garaże. Tak, tak. No to on budował taką wozownię. To miał 3 samochody, a jeden to był taki okropny. To był bez budy. Nie wiem, jak on się nazywał, ten Hanza czy coś takiego. I bryczka była. Hanza Lloyd, taka firma, no, też była, coś takiego, no, nie? No i te, a konie to były wykafelkowane, wszystko. Piękne konie miał. Świnie. Chlewnie z tyłu była, gnojownik, a tu miał byki, czelęta, kur, wszystkiego. A nie wiem, ile on miał tych hektarów. A ten młyn w tym w lesie, tej Puszmili, to kupił Mutki, bo one się nazywali Elsner. I oni mieli córkę i córka prowadziła ten młyn, ale tam w tym lesie, tam gdzie diabły dobranoc mówili, dawniej to były co tydzień zabawy tam. Młodzież tam leciała, były na dworze deski i były te, no jak się mówi, nie werandy, tylko te... Tarasy takie? Nie, w ogrodzie. W ogrodzie. No tak, każdy na ławki były, dachy i to... No takie altany, o. Takie altany. No właśnie. Całe takie rząd. I co tydzień była tam zabawa. No, moja mama mówi, leciały zawsze w sobotę. No i w niedzielę. Coś zawsze się tam... Rozrywka taka. No i one, ten młyn, co Skutnicki, wie pan, gdzie mieszka? Tak. To był młyn majątkowy. I stale były żerżawcy. A nareszcie później, jak on w 1941 roku, ten ostatni graf Pykler zmarł. Tak. Rozdomaniec z zamku. Tak. A one były wszystkie bezdzietni. Im nie wolno było się żenić. Był graf Edmund, grewin Elizabeth i grewin Matylda. To pamiętam. Jak miał urodziny, to my dzieci z przedszkola tam z garnuszkiem szli w ogrodzie, dostaliśmy kawę i ciasto. I to było, on gdzieś gdzie ta kinał, jak to się nazywa, za górze chyba tam gdzieś. On dostał. I on po, jak w 1941 roku umarł, ten ostatni, to on to dostał. I on ten młyn sprzedał. I kupili właśnie ci, te Elsnery z tej Puszmili. Bo oni już były starsi, a tam do kościoła leciała, aż do Domanic tam, to był kawał drogi z tego lasu. I oni to kupili, a to swoje, ten młyn, i kupił Mutki. I on tam, nie wiem, i kupił całe te budynki i to pole. A nie wiem, czy 60 hektarów, czy coś chyba miał ten Mutki. I tam mieszkał zarządca. Tak, Miller się nazywał. I one tam mieszkali, a on całe tym majątkiem rządził, ten Miller. A w czasie wojny, w tej już nie było czynna ta restauracja, to w tej, na tej sali to były Francuzy. Te jeńców wojenne. Tam? Tak. O, a co oni tam robili? Tak.
To tam, oni tam spali wszystko, a ta żona tego zarządcy, ta Millerowa, ona im gotowała. Także Francuzi były bardzo dobrze traktowani. Ale oni pracowali w rolnictwie, ci Francuzi, czy nie? Oni nie musieli pracować. Wcale? Nie. O. A ten cały oficer. Francuski? Ten francuski, bo przychodził do tego Mutki. Bo to chyba Mutki też umiał po francusku.